W 2014 roku prezydent i dwaj wiceprezydenci Brzniąca oraz sekretarz i skarbnik miasta Brzniąca dokonali łącznie 189 przyjęć. Wtorkowe przyjęcia wybaczali przy 200 takich przyjęciach w 2013 roku. I dalej czytamy. Również i w 2014 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, dominującą problematykę wtorkowych przyjęć interesantów były nadal sprawy przeważnie uzasadnionych potrzeb mieszkaniowych obywateli zgłaszających się na te przyjęcia rozmowy. Jest w tym sprawozdaniu informacja o ciągłych potrzebach mieszkaniowych. To mamy pewną sprzeczność z informacjami z poziomu komisji mieszkaniowej, bo jak wiemy, miasto chwali się, że realizuje listę mieszkaniową w 100%. I tak w zasadzie co roku słyszymy tutaj, panie prezydencie, na tej sali. No i mamy tu pewną informację na samym końcu o tym, że jest zupełnie inaczej. Że potrzeby mieszkańców nie są zaspokajane. Czy mógłbym więcej informacji na temat uzyskać, co zawiera ta treść? Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę. Pan radny Kosiński przeczytał. Większość spraw dotyczy potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, natomiast może kilka zdań, jakie to są potrzeby w tej chwili. Bo tu jest problem, kto tak naprawdę w tej chwili się zgłasza. Może podam przykład sprzed 2 tygodni, gdzie zgłosiła się do mnie pani mieszkanka Tarpna, którzy mają jakby... Pokłóciła się ze swoim byłym mężem, mówi, że to jest mąż, to jest konkubent. I mieszka z nimi córka. Nikt z nich nie pracuje, nie zamierza podjąć żadnej pracy, bo im tak jest po prostu wygodnie. I ona żąda od prezydenta mieszkania dla niej, dla tego konkubenta obecnego i dla swojej córki, tak? Ponieważ się pokłócili. Więc daję przykład typu spraw i tego gronu. Te sprawy rzeczywiście, kiedy przyjmowałem 8 lat temu, 7, 6, były naprawdę potrzeby osób, których nie było stać na otrzymanie z rynku tego prywatnego, wtórnego mieszkań, te się pokończyły. Czyli mamy sprawy głównie takie, czy też głównie sprawy eksmisji, ponieważ eksmisje wydawane przez sąd z tych lokali socjalnych, one w tej chwili nabrały mocy i w momencie, gdy już mieszkańcy otrzymują czy to dokument, czy wskazanie innego lokalu socjalnego, no to wtedy przychodzą i mówią, o, czekaliśmy 3 lata, potrzebujemy w tej chwili pomocy, tak? Bo to już za tydzień ma się wykonać. Jakby przez ostatnie 3 lata nic nie wykonywane. Więc to jest zupełnie inna waga tych osób, czy ich potrzeby, które były kiedyś, a które są w tej chwili. Czasami zdarzają się też problemy mieszkaniowe osób, które nie kwalifikują się na przydział, na lokal tak zwany komunalny z uwagi na przekraczanie zarobków bądź też powierzchni obecnego zajmowanego lokalu. Państwo radni pracujący w Komisji Mieszkaniowej doskonale znacie te problemy, ale wtedy też jakby rozwiązujemy te problemy i wskazujemy choćby nowe rozwiązanie lokalu komunalnych z przetargu na wolną stawkę czynszu, to się doskonale sprawdza. No, wczoraj miałem takie państwo, które z tego typu rozwiązania skorzystało i jest zadowolone.